Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. W dzisiejszym odcinku wraz z Piotrem poddamy próbie akumulatory dwóch serii marki DeWalt. Zapraszam na krótkie porównanie. Pierwszy akumulator serii XR o napięciu 18V, pojemności 2A, zasilać będzie szlifierka kątowa DCG405. Zestaw ten będzie obsługiwany przeze mnie. Drugim zestawem będzie także wspomniana wcześniej szlifierka kątowa DCG405 oraz akumulator najnowszej serii PowerStack o napięciu 18V oraz pojemności 1,7 Ah, którym będzie pracować Kamil. Akumulatory zostały naładowane do maksymalnych wartości w takich samych ładowarkach DCB118. Naszym celem będzie przecinanie pręta o średnicy 20 mm do czasu uruchomienia zabezpieczenia termicznego. W obu urządzeniach zamontowane są takie same tarcze tnące o grubości 1 mm. Cały test będzie widoczny na ekranie, aby jego wynik był czytelny i jasny w interpretacji. Zaczynamy! W tym odcinku to już wszystko. Następnym akumulatory obu serii poddamy próbie pracując strugami DCP580. Dziękujemy za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym teście.